tym odcinku spotkamy się z człowiekiem, o którego obecność dopytywaliście się bardzo długo. Także nie przedłużając, Paweł Fajdek. Łatwo nie było, ale chcieliście, to macie. Co takiego ma w sobie rzut młotem, że młody chłopak stawia na tę konkurencję, żeby wchodzić do koła, brać kulę na drucie i rzucać? No nie wiem, ja akurat za bardzo wyjścia nie miałem, bo zostałem zmuszony, więc no nie będę tutaj niestworzonych historii wymyślał. Kazali przyjść, to przyszedłem, no i zostałem. Ale to było tak, że ktoś cię gdzieś zobaczył i powiedział, a, on będzie dobrze rzucał. Nie no, Jola, kumor, 2 lata mnie męczyła, żebym przyszedł na pierwszy trening, bo akurat gdzieś tam powstała sekcja lekkoatletyczna miotaczy i już sporo chłopaków, nawet dziewczyny gdzieś tam się zdarzały, zaczęli trenować, więc byłem mocno namawiany. 2 lata udawało się gdzieś tam unikać tej odpowiedzialności, a później trzeba było pójść na trening. No i tak jak mówię, zostałem od pierwszego treningu, spodobało mi się. A w sumie wszystkich chłopaków znałem, bo można powiedzieć, że ekipa ministrantów trenowała wtedy. Także no, było wesoło. Też byłeś ministrantem? Tak, tak. Znaliśmy się wszyscy, więc fajny klimat nam się zrobił od początku. Czyli miłość od pierwszego wejrzenia? Dotknięcia? Znaczy, wbrew pozorom, to tego rzutu młotem było bardzo mało, bo my generalnie zaczynaliśmy od trenowania na sali gimnastycznej. Tam rzucaliśmy jakimiś piłkami lekarskimi, graliśmy sobie w kosza, w siatkówkę robiliśmy dużo sprawności. Młot gdzieś tam braliśmy dopiero, jak śniegi zaczęły topnieć, gdzieś tam w kwietniu. Także no, nie można nazwać tego treningiem, bo naprawdę byliśmy mocno ograniczeni, nie dość, że sprzętem, to jeszcze wiedzą, bo nikt tego nie ukrywał, że no nie mieliśmy pojęcia o tym, co robimy. Jola dopiero co zaczęła gdzieś tam się tym interesować. Parę książek gdzieś tam przeczytała, porozmawiała z kilkoma trenerami. No i uczyliśmy się na sobie. Pamiętam jedną z naszych rozmów i mówiłeś, że te twoje początki też cię zahartowały, bo ty, żeby móc trenować i rzucać profesjonalnym młotem, musiałeś być pierwszy w klubie, że najlepsi tym rzucali, że sam musiałeś sobie ścinać korki w korkotrampkach, żeby móc to trenować. Czy rzeczywiście to, że postawiłeś na dyscyplinę, która nie jest w Polsce, nie była w Polsce aż tak popularna i tak dzieci do niej nie lgnęły, to też zahartowało cię jako człowieka? Nie wiem, na ile było to popularne wtedy. No ja akurat pamiętam te igrzyska w Sydney, gdzie 2 złote medale w tej konkurencji Kamila z Szymonem nam przywieźli i no wiedziało się o tym, że rzut młotem, że jesteśmy naprawdę w tym dobrzy. No też nie oszukujmy się, nie było gdzieś tego internetu jeszcze, który na chwilę obecną niesamowicie jest rozwinięty i o wiele łatwiej jest coś promować. No wtedy głównie polegało to na gazetach i jakichś wywiadach w telewizji, jak ktoś miał telewizor oczywiście, to mógł sobie zobaczyć. No ale tak, no nie mieliśmy za łatwo, trzeba było korzystać z tego, co mamy. Korkotrampki w sumie nie były złe, bo jak oglądałem nawet stare zdjęcia Ziółkowskiego, to też rzucał w korkotrampkach, także wszyscy musieli kiedyś przez to przechodzić, bo nie było takich butów, a jak były, to były bardzo drogie i na krótko starczały, więc no, lepiej było trenować w butach za 30 zł. Kozioł, chciałem cię zapytać, ile rzucasz? Co? No ile rzucasz młotem? Jakim młotem? Masz buty do rzutu młotem, myślałem, że rzucasz młotem. Kupiłeś sobie buty do rzutu młotem? Kobieta w sklepie nic nie mówiła, że są do rzutu młotem. No też nie oszukujmy się, nie jest to wymarzona dyscyplina dla ludzi, którzy mają te 12-14 lat i marzą, powiedzmy, o karierach piłkarzy czy w innych dyscyplinach, ale mi się podobało, że jestem po prostu niezależny, wszystko muszę zrobić sam, nie ma na kogo zrzucić winy i po prostu fajnie mieć taką kontrolę. Ja zawsze lubiłem dominować nad wszystkim, co się dzieje, takim jestem człowiekiem. No i posiadanie takiej kontroli od najmłodszych lat też wiele mi dało. Czyli ty nie marzyłeś o tym, żeby zostać piłkarzem?
No, nie wiem, nie marzyłem raczej. Grałem w piłkę, dużo grałem w piłkę, każdy grał w piłkę, więc no, ciężko mi powiedzieć, co by było, gdybym w tej piłce został, ale nie sprawiało mi to na tyle przyjemności, no bo niestety, jak to bywa w tym wieku, każdy myśli, że jest Cristiano Ronaldo albo Messi i każdy chciał grać sam. No ja tego nie lubiłem, wolałem... Wtedy to Ronaldo, ten z Brazylii. No, wtedy tak, to mówię akurat, no, rozmawiamy teraz, to teraz, trzeba jasne. Przywoływać te dzisiejsze legendy już, no, można śmiało tak powiedzieć, ale to ciężko było się dogadać, zwłaszcza, że no to jak mówię, każdy gdzieś tam chciał być tym najlepszym, strzelać bramki i tak dalej, mało było takich chłopaków, którzy poświęcali się zespołowi i no, to mnie bolało zawsze najbardziej. Wywołałeś już nazwiska Szymona Ziółkowskiego, swojego obecnego trenera i nieżyjącej już też wybitnej mociarki Kamili Skolimowskiej. Ty miałeś 11 lat, kiedy oni zdobywali olimpijskie złota. Myślałeś sobie wtedy, że już będziesz taki jak oni? Że chciałbyś być taki jak oni? Czy to jeszcze nie był ten czas, kiedy myślałeś, że zwiążesz swoją przyszłość i życie z złotem? Nie, totalnie nie. Ja zacząłem 2 lata później w ogóle, więc... No ciężko gdzieś tam mówić o tym, że ja w ogóle wiązałem swoją przyszłość ze sportem, zwłaszcza z lekką atletyką. No ale na szczęście tak to się potoczyło i dzięki temu jestem tu, gdzie jestem i możemy świętować sukcesy niejednokrotnie, ciesząc się naprawdę z całym krajem, bo to też jest niesamowite. Kiedyś się o tym nie myślało, ale w momencie, kiedy stajesz się też idolem dla młodzieży, kiedy czujesz to wsparcie od kibiców, na szczęście już udało nam się odblokować trochę stadiony i na ostatnich zawodach. No niesamowite uczucie po ponad roku wrócić na areny i móc ten kontakt z kibicami mieć. A czy ty jako 4-krotny mistrz świata, wielokrotny medalista Mistrzostw Europy, kiedy okazało się, kiedy dogadałeś się z Szymonem Ziółkowskim, że to on będzie twoim trenerem, że razem będziecie szli przez tę drogę do Tokio, to czujesz taką nobilitację? Jako taki wielki mistrz tej konkurencji trenujesz z równie wielkim mistrzem. Czy to na tobie nie robi totalnie wrażenia? Nie wiem, nie myślę o tym w ten sposób. Obydwoje z Szymonem raczej patrzymy w tym kierunku, żeby skupić się na tych moich igrzyskach, na chwilę obecną już naszych igrzyskach, więc no to co było, to było. Nikt medali za historię nie przyznaje, trzeba wszystko co roku wytrenować i walczyć za każdym razem od nowa, więc no mówię, my skupiamy się na tym, żeby to wszystko dobrze wyszło. Na razie jest nieźle, miejmy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No patrząc na to, jak wyglądają twoje starty teraz, no to stworzyliście taki bardzo dobry team. No było, dowiadaliście się... Było o nim głośno, było też niemiło na początku sezonu, później no wyszło na nasze powolutku, więc przed nami teraz sporo startów. Zobaczymy, jak ta forma będzie się prezentować dalej. Jeżeli będą dobre warunki, jeżeli nic mi się nie stanie, odpukać na chwilę obecną, jest wszystko super, to naprawdę uważam, że takie starty jak ostatnio w Chorzowie będą bardziej, częściej niż rzadziej Czyli się odbywać. Największym rywalem Pawła Fajdka jest sam pan Paweł Fajdek? Tak, no ja to mówię już od kilku lat, że jeżeli ze mną jest wszystko ok, jeżeli jestem zdrowy i ok, nawet jak chory byłem, to też te medale gdzieś zdobywałem, więc najważniejsze to jest poukładać sobie wszystko w głowie i zwalczyć swoje słabości, które gdzieś tam wkradają się z tyłu głowy i być może wprowadzają jakiś zamęt, jakąś niepewność, a to jest najważniejsze, żeby to opanować. O wiele łatwiej się wtedy rzuca, trenuje, większa przyjemność jest z tego. A samo wejście do koła przed rzutem, kiedy wchodzisz, jesteś tylko ty, młot i ten czas do wyrzucenia go. Jakie myśli wtedy towarzyszą? Myśli się o czymś w ogóle, czy jest się już tak skupionym na tym rzucie, że totalnie jesteś odizolowany od tego, co jest poza siatką, która was oddziela? Ja generalnie skupiam się tylko na wejściu i to nie do koła, tylko już w kole w pierwszy obrót. To jest najważniejsze, jeżeli tutaj
nie popełnimy jakiegoś głupiego błędu, nie zrobimy czegoś dziwnego, no to raczej rzuty wychodzą i tutaj po to oddajemy te setki, tysiące rzutów, żeby ten automatyzm wyrobić. I naprawdę po 20 latach kręcenia tym żelastwem dalej pojawiają się problemy i to było widać nie raz, ale no to są następstwa treningu i też musimy o tym pamiętać, żeby się nie denerwować, jak coś nie idzie, bo po prostu czasami trzeba ciężej potrenować, żeby mieć czego odbijać i w momencie, kiedy trenujemy ciężej, ta technika nam się burzy, te czucie sprzętu, czucie ciała, wszystko się zaburza i gdzieś to się zmienia. Dlatego no, mówię, cały czas najważniejsze jest to pozytywne podejście i wiara w to, że będzie dobrze, bo dlaczego ma nie być, skoro wszystko zostało wykonane. A młot i rozmowy z nim? Bo to też jest znany motyw, że Paweł Fajdek rozmawia ze swoim młotem. To nie do końca są to rozmowy. To są komendy, no, oczekiwania takie, wobec niego. Raczej mało pozytywne wyrazy, najczęściej niecenzuralne. No zdarza się tak. Ale to też jest jakaś... częściej są jak ci idzie, czy jak nie idzie? No raczej jak nie idzie, albo jak coś się wydarzy, nie wiem, jesteśmy w Portugalii i też no, pamiętam, miałem kilka naprawdę fajnych rzutów, mocnych, dobrze wykonanych, no ale niestety z lewej strony sektoru na rzutni mamy drzewa i no, nie zawsze wiedzieliśmy, ile ten młot poleciał, mimo że po uderzeniu w drzewo było na przykład 81 metrów. No to trochę nas to denerwowało, bo no, nie wiemy tak naprawdę, jak daleki ten rzut był. To są takie momenty, kiedy się krzyczy, naprawdę. I to na siebie, na młot, na drzewa, także zdarzają się takie rozmowy, jak ty to nazywasz. Temat Igrzysk Olimpijskich, to w twoim przypadku jest już po prostu na wszystkie możliwe sposoby przerobiony. Wszyscy zastanawiają się, Tokio, Paweł Fajdek i wiele osób będzie zwracało na ciebie uwagę. Ja zapytam inaczej, nie będę pytał o to, co czujesz, że nie masz tych medali i tak dalej, tylko jak długo zajmowało ci odrzucenie od siebie tego wszystkiego, co się pisało, mówiło na temat twoich startów na igrzyskach i tak jak kiedyś też powiedziałeś, że zacząłeś się już z tego śmiać. Jak długo dojrzewałeś do tego, żeby już przestać się tym przejmować? I żeby dać do zrozumienia ludziom, że było jak było, już czasu się nie cofnie. Ja myślę, że każdy, nawet średnio inteligentny człowiek wie, że to, co się wydarzyło, to raczej się już nie da tego zmienić, więc mamy wpływ tylko na to, co jest przed nami. I ja myślę w tych kategoriach, nie mam jakiegoś tam ciśnienia, napięcia z tym związanego, po prostu staram się trenować, staram się wykonywać swoją pracę, ulubioną pracę, bo nie wyobrażam sobie innej na chwilę obecną. I tak naprawdę, jak ktoś chce to oceniać, bardzo proszę, niech ocenia. Jeżeli uważa, że zrobiłby to lepiej, zapraszam na rzutnię. Nie takie historie w sporcie się zdarzały. Nie jestem pierwszy, nie jestem ostatni. Także naprawdę ja tam wolę myśleć o tych wszystkich pozytywnych sprawach, a nie skupiać się na tym, co było i czy chociażby rozważać jakieś negatywne scenariusze. To nie jestem ja jestem, powiedzmy, optymistą całe życie. No i tak jak mówię, było, minęło, ja już tego nie cofnę, a mam tylko wpływ na to, co się wydarzy. Co pomogło ci w ogóle właśnie przejść w ten sposób rozumowania? Czy było tak na początku, że była złość, żal, no coś bardziej, już nie będę używał słów niecenzuralnych, a potem już się to po prostu rozmyło i poszedłeś do przodu? Żal, jakaś gorycz oczywiście była, no bo to mówię, zupełnie inaczej by to wyglądało, kiedy nie wiem, byłbym chory, kontuzjowany, nie miałbym formy i tak dalej, to walczyłbym o przetrwanie, to zupełnie inaczej by to wyglądało. A w momencie, kiedy wszystko jest dobrze i pojawia się coś takiego, no nie ma to wytłumaczenia. No, rozumiem też żal niektórych ludzi, kibiców i tak dalej, były oczekiwania, ale to nie jest tak, że ja ich nie mam, ja również mam i to... No też jest zdrowe podejście. Ja nigdy nie byłbym w stanie trenować z myślą o tym, że mam walczyć o finał na przykład. No, mnie to zupełnie nie jara. I ja myślę tylko i wyłącznie w kategoriach złoty medal. A jak są problemy i zdarzają się jakieś potyczki, no to wtedy srebrny i w sumie na tym kończę, bo brązowych to
nie udało mi się nigdzie gdzieś tam wywalczyć. Raczej są to złote i srebrne medale, więc no nie wiem, do momentu, aż będę w stanie daleko rzucać, aż będę miał to zdrowie, bo to jest naprawdę coś, co jest najważniejsze w każdym sporcie. Będę myślał wtedy dalej o wygrywaniu, to będę trenował, będę to robił i tyle. A którym bohaterem z Dragon Ball Z zawsze chciałeś być? Nie no, Goku wiadomo, największa postać tego anime i myślę, że fani Dragon Balla wiedzą, o co chodzi i dlaczego tak, ale myślę, że z wielu tych postaci tam można wyciągnąć fajne rzeczy. Każdy, właśnie o to miałem zapytać każdy, następnie, że... Każdy ma coś innego do zaoferowania widzom i tak naprawdę w ogóle cały jakby zamysł i w ogóle cała historia Saiyan jest moim zdaniem świetna. Są to dumni wojownicy, którzy zawsze podnoszą się po porażkach i nieważne co by się działo, wstają, idą na trening, są coraz mocniejsi. Ja uważam, że mniej więcej tak w sporcie również wyglądam i pokazywałem, że nawet po tych największych porażkach dalej potrafię wygrywać i cieszę się z tego, bo naprawdę nie ma się co zasmucać i dołować, bo i tak co roku wstajesz w listopadzie z łóżka i zaczynasz na nowo, więc nieważne co się tam wydarzyło, zawsze gdzieś pojawia się kolejna motywacja do kolejnych zawodów. Trzeba robić własną historię i się nie przejmować tym, co gdzieś tam dookoła się dzieje. Właśnie, dużo ludzi też się zastanawia, co zawodnicy, tacy jak ty, jak Kamil Stoch, robią, żeby mając już mnóstwo złotych medali, mnóstwo sukcesów, dalej się mobilizować. Czy ty nie masz takich problemów z mobilizacją, że zdobędziesz jakiś medal i stwierdzisz, że no wszystko już wygrałem, pewnego razu jak Forrest Gump, biegł, zatrzymał się, zmęczyłem się, wracam do domu. 2 months, 14 days and 16 hours. I think I'll go home now. Forrest, no tak. Nie wiem, ja jestem przekonany o tym, że sport ma sens do momentu, dopóki cię cieszy i sprawia ci radość, bo no nie jest to coś, co z przymusu dawałoby sukces, no bo ciężko jest znaleźć ludzi, którzy podporządkowaliby się takiemu reżimowi i bez czerpania przyjemności z tego no zdobywaliby medale. Naprawdę tutaj liczy się charakter, liczy się klimat, jaki gdzieś sobie zbudujesz i to też trzyma w sporcie. Wydaje mi się, że w moim przypadku najważniejszy właśnie jest ten feeling w grupie, którą gdzieś tam tworzę. Razem z trenerem, razem z fizjoterapeutą i dogadujemy się super, więc fajnie nam się trenuje. Nawet jak coś boli, czy są problemy, to nikt nie jęczy, tylko staramy się gdzieś tam pozytywnie na to wszystko patrzeć. No też muszę pamiętać o tym, że już nie mam 20 paru lat, to jest inna sprawa. Tego doświadczenia jest bardzo dużo i wiedzy jest bardzo dużo, ale mówię, w dalszym ciągu jeszcze wiele przed nami. Być może przełoży się to na o wiele dalsze rzucanie. Byle nic nie bolało, byle plecy były w jednym kawałku, byle kolano nie bolało, byle jakaś wirusowa przygoda się dalej nie przydarzyła i ja naprawdę jestem spokojny o swoją formę. To jeszcze już tak zbiegając do końca, zapytam cię o taki czas, kiedy nie chcesz myśleć o treningu, chcesz się wyciszyć, jesteśmy w spale, w środku lasu, to miejsce sobie upodobałeś na przygotowania do Tokio, bo po raz kolejny tutaj się skoszarowałeś. To co jest taką odskocznią i ucieczką Pawła Fajtka, kiedy chce pomyśleć, zastanowić się, zebrać siły? Bardzo mało bywam w domu przez sport. Bardzo dużo dała mi przerwa w zeszłym roku. Kiedy w końcu miałem takie wakacje od sportu świadome, nie spowodowane kontuzją ani niczym, tylko pojawiła się pandemia, postanowiłem to wykorzystać, odpocząć psychicznie od tego ciągłego gonienia
za wynikami, za sukcesem, bo no, mój organizm nie był, że tak powiem, przygotowany na to, żeby bić się o swoje najlepsze rezultaty. A w tym roku jest zupełnie inaczej. No, miałem ten czas, żeby odpocząć, żeby zatęsknić za tym na nowo, żeby ułożyć sobie nowy plan przygotowań, który powiedzmy wygląda jak stary, bo u nas po prostu trzeba rzucać młotem, ale można robić to trochę inaczej, na innej częstotliwości i z innymi obciążeniami. Także zacząłem się tym jarać na nowo, było parę ciekawych pomysłów. Na treningach wyglądało to z miesiąca na miesiąc coraz lepiej. Nie było jakichś dziwnych przygód, strasznych jakichś urazów, kontuzji, także jest zadowolenie, jest uśmiech na twarzy, jest też ten taki nacisk, że tak powiem, publiczności na to, jak Ziółkowski z Fajtkiem wypadną, ale to też jest fajne, bo no mówię, było wesoło na początku sezonu, tylko nie nam. A na chwilę obecną nam jest wesoło, a innym trochę szczęka opadła, więc no mam nadzieję, że już do końca naszej współpracy tak to będzie wyglądać. No, ta przerwa też przez wielu była komentowana i krytykowana, to ten Fajdek robi, że Pomarcie robi sobie przerwę. W policzek. O. O, to już podczas tych przygotowań czas na rozgrywki po sieci, strzelanki. Counter Strike'a bodajże. Znajdujesz jeszcze czas? Jak najbardziej, oczywiście. No jestem tutaj dwa dni, jeszcze komputera nie rozłożyłem, bo jakoś... Bo Paweł przywozi na zgrupowanie swój komputer. Za dużo jakoś zajęć pobocznych było, ale oczywiście gram sobie i na tyle jest tutaj, że tak powiem, spokój w tym temacie, że w ciągu dnia da się te parę godzin gdzieś tam na to strzelanie wirtualne znaleźć. I nie mówię, że codziennie, ale mam takie rzuty, że potrafię cały tydzień, każdą wolną chwilę poświęcać na granie, bo też mi sprawia to przyjemność. Lubię to i naprawdę no też mam sporo znajomych, którzy grają, więc to jest chyba mój ulubiony czas, ulubiony sposób na spędzanie czasu wolnego na zgrupowaniu w Polsce. No bo za granicą, wiadomo, komputera nie brałem, siedzieliśmy 3 miesiące w Portugalii, tęskniłem za tym strasznie, dlatego jak przyjechaliśmy tutaj w kwietniu, to się dopadłem do komputera i nie schodziłem z niego praktycznie non-stop, chodziłem tylko na treningi. I też to się tak nałożyło, że właśnie był ten spadek formy i tak zaczęli komentować, że przez granie. Nie przez granie, tak to niestety jest zrobione w naszej fizjologii, że nie da się non-stop ciężko trenować i nie mieć doła. No, ja miałem akurat ten dół tutaj na początku maja. I no, wyszedłem z niego. Wydaje mi się, że naprawdę nie jest to jeszcze szczyt możliwości, który gdzieś tam chciałbym zaprezentować, ale już dawno wyszliśmy na powierzchnię, teraz będziemy się wspinać jeszcze wyżej. A przed Tokio to będzie spała do końca, czy wyjazd już do Tokio i tam dłuższa aklimatyzacja i poznanie klimatu? Przyzwyczajenie się, no, ja byłem. Azja jest dla Ciebie dosyć korzystnym miejscem, pozytywnym. Bywałem w Azji nieraz. W Japonii również byłem parę razy, więc no nie ma tam nic strasznego dla mnie. Oczywiście polecimy chwilkę wcześniej do Japonii, bo chyba 21 lipca mamy wylot. Tam około 8 dni będziemy na miejscu i chyba 29 czy 30 będziemy się transportować do wioski, tam jeszcze jeden trening i start, więc niby całość wyjdzie tam około tych 11-12 dni do startu, ale nie będzie się jakoś dłużyć, bo mówię, są podróże, jest parę treningów tam na obozie, później jest ten przejazd do wioski, jest ten czas jakoś tak fajnie rozłożony, że nie będzie tego oczekiwania, nie będzie tego... Nie będzie czuć tej presji związanej z igrzyskami, bo nie będziemy siedzieć w tej wiosce, tylko w innym miejscu. A naprawdę wydaje mi się, że tutaj no nic złego nie powinno się wydarzyć. I nawet siedząc w hotelu, bo pewnie będziemy pozamykani, nie wydaje mi się, żebym się jakoś specjalnie nudził. No to jak mówię... Komputera nie zabierasz do Japonii. Nie, tam będą. Tam jest tyle technologii, że... Raczej karty i krzyżówki, także będziemy w tę stronę iść. Trochę staromodnie, ale to też ma swoje plusy, bo spędzanie czasu z ludźmi również odpręża i nie do końca taka samoizolacja przed startem jest wskazana, bo wielu zawodników tak ma, że strasznie
dużo myśli wtedy, kiedy są w pojedynkę. I to potrafi dużo napsuć. I ty podejdziesz do igrzysk jak do normalnych zawodów, czy igrzyska to igrzyska i ta dodatkowa presja też będzie? Czyli oczywiście będę chciał podejść do igrzysk tak jak do każdego treningu czy startu na zawodach. Ja po prostu chcę wygrać i rzucić jak najdalej. Jeżeli chodzi o eliminację, no to po prostu trzeba się zakwalifikować i najlepiej pierwszym, drugim rzutem, żeby nie robić sobie problemów, bo mówię, wymarzony start to byłby taki jak ostatnio w Katarze. Pierwszy rzut w eliminacjach, pierwszy raz w życiu. W finale również od pierwszego rzutu gdzieś tam fajnie to się ułożyło i tak zostało do końca, więc mam nadzieję, że dokładnie taki sam gdzieś tam scenariusz będziemy mieli w Tokio. No bo po co się siebie stresować, innych stresować i trzeba myśleć o zdrowiu. No jednak stres też potrafi zdrowie zniszczyć. Czyli najlepiej dwa rzuty do złota. No najlepiej. Co prawda w kole do rzutu młotem robi się więcej obrotów, my zrobiliśmy dwa. Ile z dwóch obrotów moglibyśmy rzucić? Ja ponad 73 metry. To już wiecie, Paweł, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia i poświęcony czas. Kamera jest twoja. Fajnie, że byliście razem z nami. Fajerwerków nie było, ale był kozioł, więc podobno ma też buty do rzutu młotem. Zobaczymy. Ale jeszcze nie wiem, ile rzucam. Bądźcie z nami w następnym odcinku. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Dajcie chłopakowi zarobić.